Dzień dla całego Kościoła refleksji nad męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Ten dzień ma także szczególny charakter przez post, który obowiązuje przez cały Wielki Piątek, post ścisły. Przyjmujemy tylko jeden pokarm do syta, dwa posiłki lżejsze. Do tego postu są zobowiązani wszyscy od 18 do 60 roku życia. Dzisiejsza liturgia nie będzie Eucharystią. To nie będzie msza święta, bo właśnie tego dnia Kościół mszy świętej nie sprawuje. Dzisiejsza liturgia będzie składała się z czterech części. Najpierw liturgia słowa. Podczas tej liturgii słowa wysłuchamy opisu męki pańskiej autorstwa świętego Jana Ewangelisty, naocznego świadka tych wydarzeń. Jako jedyny z 12 apostołów właśnie on, Jan Ewangelista, stał pod krzyżem, słyszał wszystkie słowa, które Jezus wypowiadał z krzyża. Po odczytaniu męki pańskiej i wysłuchaniu homilii rozpoczniemy modlitwę powszechną, także nietypową, wyjątkową w tym dniu, bo zawierającą 10 wezwań. W tych wezwaniach będziemy otaczać modlitwą wszystkie stany Kościoła. Będziemy się modlić za cały świat, także za naród niegdyś wybrany, naród izraelski. Po wezwaniu diakona do modlitwy wszyscy przez chwilę będziemy modlić się w ciszy, a następnie celebrans podsumuje naszą modlitwę krótką oracją. Po modlitwie powszechnej rozpocznie się adoracja krzyża. Diakon przeniesie krzyż i odsłoni, a później procesyjnie będziemy podchodzić do krzyża, adorując go przez pocałunek. Najpierw przystąpią do adoracji krzyża kapłani, służba liturgiczna. Później wszyscy wierni. Najpierw ci, którzy znajdują się na chórze i z tyłu kościoła. Będziemy przystępować w dwóch rzędach. Poprowadzą nas ministranci. Później kolejne rzędy od tych skrajnych do środkowych. Od tyłu, od ostatnich ławek do przodu kościoła. Po zakończonej adoracji krzyża rozpocznie się przedostatnia część dzisiejszej liturgii, obrzędy Komunii Świętej. Po nich przeniesiemy w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament do przygotowanego już grobu pańskiego. Dziś do godziny 24 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie pańskim. Dziś także ci, którzy nie mogą uczestniczyć w tej liturgii, zwłaszcza chorzy, starsi, mogą razem z nami modlić się, łącząc się przez naszą telewizję. Także będą uczestniczyć w tej liturgii. Niech ten czas spotkania Jezusa ukrzyżowanego, umęczonego za nas i za nasze grzechy będzie czasem ciszy i refleksji.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie sprawiedliwości Twojej, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy, postrachem dla moich znajomych. Ucieka, kto mnie ujrzy na drodze. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Niech oblicze Twoje zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom,
lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus chodził się tam często z uczniami swymi. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało przyjść na Niego, wystąpił naprzód i zapytał ich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzecze im Jezus: Ja jestem. Stał też z nimi i Judasz, który go wydał. Skoro więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? A oni powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiedział: Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść. A to, żeby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś.
Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi: schowaj miecz swój na miejsce, czyż mam nie pić kielicha, który mi podał Ojciec? Kohorta wtedy i trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który w owym roku pełnił urząd arcykapłański. Kajfasz właśnie poradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Ten uczeń znany był najwyższemu arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłański. Zaś Piotr zatrzymał się na zewnątrz przed bramą. Wszedł więc ów drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: czy i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o uczniów i jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja jawnie przemawiałem przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył mu policzek, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi. Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, co było złego, udowodnij. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty jesteś z liczby jego uczniów? A on zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho: czyż ja ciebie nie widziałem z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Zaprowadzili Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to wczesnym rankiem.
Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł na zewnątrz i rzekł do nich: co za oskarżenie przeciw niemu wnieśliście, przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Rzekł im wtedy Piłat: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się wypełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł wtedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy sam od siebie to mówisz, czy też inni ci o mnie powiedzieli? Odparł Piłat: czyż ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił? Jezus odpowiedział: królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi biliby się, żebym nie był wydany Żydom. Lecz teraz nie stąd pochodzi moje królestwo. Rzekł mu tedy Piłat: a więc jesteś królem? Jezus powiedział: ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplótwszy koronę z cierni, włożyli na jego głowę i szatą szkarłatną przyodziali go. Podchodzili do niego, mówiąc: witaj, królu żydowski! I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich: oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduje w nim żadnej winy. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go tedy ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie, bo ja w nim nie znajduję żadnej winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo i według prawa powinien on umrzeć, bo się podawał za Syna Bożego. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł i wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzekł Piłat do niego: nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę ciebie uwolnić i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał tobie, większego dopuścił się grzechu. Odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi zawołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się ogłasza królem, sprzeciwia się Cezarowi. Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzecze im Piłat: czy króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc go im wydał, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, szedł na miejsce zwane miejscem czaszki. Które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy, kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili do Piłata arcykapłani żydowscy: nie pisz król żydowski, ale onże sam powiedział: jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat: co napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, czy ją będzie. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały
matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny wziął ją uczeń do siebie. Potem Jezus, świadom, że wszystko się już wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: Pragnę. A było tam postawione naczynie napełnione octem. Nałożono więc na trzcinę gąbkę pełną octu i do ust mu podano. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był wielkim świętem, prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z nim ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego, i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebili. A potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukryty z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A gdy Piłat pozwolił, poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł w nocy do Jezusa i przyniósł około 100 funtów przyprawy mirry i aloesu.
Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grób nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamto więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób znajdował się w pobliżu, złożono Jezusa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia w Chrystusie, umiłowani czciciele Jezusa ukrzyżowanego. Chrystus umiera na krzyżu za nas. Ten fakt nie może być nam obojętny. Postawiono 3 krzyże na Golgocie. W środku Jezus Chrystus, a po bokach 2 złoczyńców. Jeden po lewej stronie, drugi po prawej. Prawdopodobnie krzyże były tak umieszczone, że ci złoczyńcy mogli patrzeć na Jezusa Chrystusa. Patrzyli na Jego mękę, cierpienie i na Jego wspaniałe słowa przebaczające wszystkim. Ich kres życia też dobiega końca. Zdają sobie sprawę, że wkrótce umrą. Cóż oni uczynią? Odzywa się z lewej strony bluźnierczo ten złoczyńca, mówiąc: gdybyś był Bogiem, to byśmy tutaj nie wisieli. Nie ma w nim żadnej skruchy, wołania o niebo. Ale jest drugi łotr, który najpierw karci tego z lewej strony, a potem zwraca się do Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy przybędziesz do Królestwa Niebieskiego. Między tym łotrem i Chrystusem odbył się najpiękniejszy dialog o Królestwie Niebieskim. Wołanie o niebo. I cóż otrzymał ten bandyta, można powiedzieć anonimowy, obietnicę, którą chcielibyśmy wszyscy otrzymać. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. I to wołanie tego łotra z prawej strony ratuje ludzkość, że jeszcze są jakieś odruchy. Wołanie o niebo, o Królestwo Niebieskie. Chcemy też dzisiaj wołać o niebo, o Królestwo Niebieskie. Ale zaraz będziemy kontemplować Jezusa ukrzyżowanego. Bo jeden z teologów zastanawiał się, jak się to stało, że ten łot bandyta w jednej chwili się nawraca. I on powiedział tak krótko, że Jezus spojrzał na mnie z krzyża. Jezus. I w Jego spojrzeniu zrozumiałem wszystko. My też chcemy dzisiaj przy kontemplacji krzyża Chrystusowego spojrzeć na krzyż,
ale też chciejmy zrozumieć to, że i Chrystus chce spojrzeć na nas i żebyśmy w Jego spojrzeniu zrozumieli wszystko. Tak dzisiaj się wiele mówi o krzyżu. Tak się krzyż poniewiera. Kościół się poniewiera. Wiele świętych rzeczy się poniewiera. Jezus Chrystus z krzyża wypowiedział niewiele słów. Mówi się, że 7. Ale i między innymi dał nam Matkę Marię jako tę, która będzie nami przewodzić do niebieskiej ojczyzny. Zostawił nam testament, abyśmy kroczyli drogami krzyża Chrystusowego. Ale jakże często Jan Paweł II, który był w naszej ojczyźnie, też nam zostawiał testament. Między innymi zostawił nam testament do krzyżu Chrystusowym. Wśród wielu kontemplacji krzyża, między innymi te słynne jego powiedzenie, jego wypowiedź o krzyżu Chrystusa spod Giewontu 97 roku. Chcę dzisiaj je przypomnieć, abyśmy w ten Wielki Piątek, kontemplując krzyż Chrystusowy, wzięli również ten krzyż w nasze życie i bronili, i kontemplowali, i miłowali krzyż, w którym się objawiła największa miłość miłosierna do nas. Jan Paweł II w 97 roku, 6 czerwca spod Giewontu, tak powiedział. Kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej. W kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giewoncie. I tak się też stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I Zakopane, i Podhale. Mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie tajemnicę ludzkiej wiary i pobożności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki waszej ofiarności, jak chociażby parafialny Kościół Świętego Krzyża. Umiłowani bracia i siostry, tak mówi Jan Paweł II do nas, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujemy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
wszyscy musimy stanąć pod krzyżem. Tak blisko, jak Maryja. Wszyscy musimy wybrać to miejsce sami. I bądźmy bardzo blisko krzyża. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Szczerz dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników, pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za naszego biskupa Kazimierza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym. Wszechmogący wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dajesz swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznawali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami,
Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdzie wolności i pokoju. Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakikolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali swoich potrzeb Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramion. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Jam ciebie szczepił winnico wybrana, a tyś mnie octem poił swego Pana. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, a tyś mnie wydał na ubiczowanie. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Jam faraona dał w odmęt bałwanów, a tyś mnie wydał książętom kapłanów. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił? Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, a tyś mi w uczniom Bóg otworzył srogą. Ludu mój, ludu, cóż
Jezusem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku. Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś mi odpłacił policzkowaniami. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś mnie poił goryczą żółciową. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam dał, że zbici Hanan królowie, a ty zaś trzciną miłeś mnie po głowie. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam ci dał berło Judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam cię wywyższył między narodami, tyś mnie na krzyżu podwyższył złotrami. Adoramus te.
ziemnym widokiem. Między siebie dzielą moje szaty i los rzucają o moją suknię. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Ręce Twoje, Panie, polecam ducha mojego. Ty mnie uwolnisz, Panie Boże, Panie, sługę Twego, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti. Naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści. On przebity został za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, odwrócił się ku własnej drodze, a Pan złożył na niego winy nas wszystkich. Adoramus te Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Ocknij się, dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się i nie odrzucaj nas na zawsze. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Zaufam Mu i bał się nie będę. Adoramus te Christe, benedicimus.
Jezu Chryste, Panie miły, Baranku bardzo cierpliwy, zniosłeś, zniosłeś na krzyż ręce swą, gładząc, gładząc nierówności. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny. Jezus, Jezus, na krzyżu umieram. Słońce, Słońce, jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu na piersi głowa. Matka, Matka, pod nim wraz obliwa, stoi, stoi, z żalu ledwie żyje. Zasłona się potargała, ziemia rwie się w ryczy skała. Setnik, setnik woła, Syn to Boży. Tuż tam, tuż tam, wierząc proch się korzy. Na koniec mu bok przebito, krew płynie z wodą obfito. Żal nasz, dziś wyznaję łzami. Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.
Święty, błogosławione drzewo, wielka jest Twoja chwała, wielka Twa łaska, moc i potęga. Na Tobie Bóg i Stwórca wisi jak złoczyńca. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba. Człowiecze, poczęba, ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla Ciebie, człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze. Ostrą koroną skronie zranione, język zapiekły i usta spragnione. Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli. Woła ikona, łzy z oczu leje. Pod krzyżem matka bolesna truchle. Ach, ach, sprośne złości moje sprawiły te niepokoje. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj, życia świętego dobry sposób podaj. Ach, ach, tu kres złości moich przy nogach przebitych Twoich.
z Magdaleną, chcę pokutować i za swe grzechy serdecznie żałować. Ach, ach, zmiłuj się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną. Drodzy braci świecie, dziś wypowiadam, z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam. Ach, ach, serdecznie żałuję, Jorze, Boże mój, mój Jezu, jak Ty klęczysz, ogrojcu zakrwawiony, tam Cię anioł smutku cieszy, skąd by świat pocieszony. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, jakieś srodze, do słupa przywiązany, za tak ciężkie grzechy nasze, okrutnie biczowany. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź mój Jezu. Kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu. Bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, co za boleść, cierpisz w ostrej koronie, twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach mój Jezu, gdy wychodzisz,
na górę kalwaryjską, trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, ociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, gdy czas przyjdzie, że już umierać trzeba, wspomnij na swą gorzką mękę, nie chciej zabierać nieba. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Duszy smutkiem zmroczonej, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, boleści sercu zadanej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, w boleści sercu zada. Pewnej nocy łzy z oczu mych otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, jam przy boku jest Twym. Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności i zwracając się do mnie, we smutku tak rzekł:
Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, aby każdy mógł żyć. Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus. Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. Powiedz ludziom, że kocham ich, i zeszli już z moich dróg. Powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Krzyżu Święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którąś miało z urodzenia. Spójrz, że kuchno i ci kuchno, ciało króla nie. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubion, który święta krew polała, co za ranka wypływała. W jasełkach leżąc, gdy płakał, już tam był, wszystko oglądał, iż tak haniebnie umrzeć miał, gdy wszystek świat odkupić chciał. On czas między zwierzętami, a teraz między wotrami.
wykonać, to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Powstańmy. W ten Wielki Piątek Bóg bierze wszystkie nasze grzechy, nieprawości. Bóg bierze także ból i cierpienie, które ze sobą niesiemy. Niesie nasze choroby, samotność. Dlatego właśnie przychodzimy tutaj, aby przyklękając przy krzyżu i adorując Chrystusa, powierzyć Mu całe swoje życie. Idziemy za Nim, krocząc i mówiąc słowa: w ręce Twe, Panie, powierzam ducha mego z wszelkimi naszymi troskami i kłopotami. I w tym duchu tej modlitwy chrystusowej zanieśmy do naszego Ojca modlitwę, którą nas nauczył Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest i potęga i chwała. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odpuść nas. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej będziemy przystępować tak jak w dniu wczorajszym. Dwóch kapłanów będzie na pierwszym balkonie. Będziemy przystępować tu na dole do stopnia komunijnego w 5 rzędach.
Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromotnie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiłeś. Najem Ci pokłon, Bogu prawdziwemu, w tym sakramencie dziwnie zakrytemu, żebrzem litości. Drogi, pohamować raczy. Zmiłuj się, zmiłuj nad nami grzesznymi. Nie racz pogardzać z prośbami naszymi. Zgrom hardych siły, daj pokój miły, wyniż złe rady, wykorzeń zdrady pośród ludu złem. A kiedy przyjdzie z światem tym rozstanie, ratuj nas, ratuj, dobrotliwy Panie. Niech z ciała Twego, Przenajświętszego, posiłek mamy i oglądamy Ciebie łaskawego. Niech z ciała Twego, Przenajświętszego, posiłek mamy i oglądamy Ciebie łaskawego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilę, pewne przypomnienia, zanim przeniesiony zostanie Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Serdecznie dziękuję księdzu dyrektorowi Palotyńskiej Szkoły, księdzu Pawłowi Szczupakowi za przewodniczenie dzisiejszej liturgii wielkopiątkowej, księdzu profesorowi Pawłowi Guralczykowi za homilię, chórowi, jeszcze nie nazwanemu, pod dyrekcją, pod batutą księdza Radka dziękujemy za piękny śpiew. Nad całością przebiegu liturgii czuwa podczas świętego Triduum ksiądz Przemek. Za przygotowanie grobu Pańskiego oraz ołtarza wystawienia raz jeszcze serdeczny Bóg zapłać składam siostrze Mieczysławie Palotyńce z Ołtarzewa, którą wspomagali ksiądz Radek, ksiądz diakon Tomek, brat Grzegorz oraz pan Mariusz, nasz konserwator. Tu je oraz iglaki do grobu wypożyczyła nam szkółka krzewów ozdobnych Szymanowski w Duchnicach. Bóg zapłać. Po zakończeniu nabożeństwa wielkopiątkowego za chwilę zostanie odśpiewana jedna część gorzkich żali, a następnie adoracja do godziny 21:00 poprowadzą koła Żywego Różańca. Od 21:00 do 21:30 Przyjaciele Oblubieńca, od 21:30 do 22:00 Wspólnota Biblijna, od 22:00 do 22:30 Domowy Kościół, Ruch Rodzin Nazaretańskich, 22:30 do 23:00 Akcja Katolicka i dalej do północy Młodzież Parafii, zwłaszcza Oaza. Spowiedź dzisiaj do godziny 24:00, jutro od godziny 8:00 do godziny 17:00. Jutro adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godziny 7:00 rano. O godzinie 8:00, tak jak dzisiaj, rozpoczniemy jucznię z liturgii godzin, tak zwaną ciemną jucznię. O godzinie 11:00 jutro adoracja dla dzieci, po której próba sypania kwiatków podczas procesji rezurekcyjnej dla dziewczynek. O godzinie 15:00 drugi dzień nowenny przed świętem Miłosierdzia Bożego oraz koronka do Bożego Miłosierdzia. Jutro Pan Jezus w sposób szczególny zaprasza kapłanów oraz zgromadzenia zakonne. Koronkę poprowadzą siostry i Matki Bożej Miłosierdzia. Święcenie pokarmu w Dolnym Kościele jutro od godziny 8:30 do 16:30, średnio co pół godziny. O godzinie 20:00 rozpocznie się przebogata liturgia Wigilii Paschalnej. Przyjdźmy do kościoła ze świecami, gdyż uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczną się liturgią światła. Dzisiaj i jutro przed krzyżem, jak przed Najświętszym Sakramentem, klękamy.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów. Nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie, serca nasze przenikajcie. Słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają, żałobą się pokrywają. Płaczą żywnie aniołowie, a któż żałość ich wy...